Koło Gospodyni Wiejskich z Brąchnowa wita na kolejnym bajaniu świątecznym. Urszula Kozłowska, Wieczerza. Za oknami wiatr szaleje, śnieżne czapy z drzew otrząsa, a Mikołaj w głos się śmieje i podkręca raźno wąsa. Zerka w okno, gdzie rodzina właśnie siada do wieczerzy. Czy możemy już zaczynać? Czy jest wszystko jak należy? Spójrzcie, pierwsza gwiazdka do nas z wieczornego mruga nieba. Choineczka wystrojona, czego więcej nam potrzeba? Każdy na swym miejscu siedzi, na półmisku karp się złoci, nie brakuje ciasta, śledzi, mamy taty, babci, cioci. Jest opłatek? Oczywiście. Siankiem pachnie jak w stajence, tak świątecznie, uroczyście, nie potrzeba nam nic więcej. Nagle w okno ktoś zapukał, wąs miał siwy, nos czerwony, rzekł: gościny u was szuka ktoś, kto nie był zaproszony. Gdy samotny jest za ścianą, to świętować nie wypada. Dzieci na to: tato, mamo, lećmy szybko po sąsiada. Wreszcie wszyscy są w komplecie, dłużej mili nie czekajmy, na świat przyszło Boże dziecię, więc je pięknie powitajmy. Dobranoc.